Hej, hej, moi drodzy, w ten naprawdę mroczny, tajemniczy dzień! Wita was Olga z Wielkiego Buka! Powiem wam, że nie ma to jak porządny, doskonale napisany kryminał, a nic nie cieszy mnie bardziej niż porządny, doskonale napisany kryminał przez polskiego autora, a w zasadzie w tym momencie przez autorkę. Będzie to historia zabobonu, zbrodni i tajemnicy, a to wszystko w rozpalonym słońcu pewnej letniskowej wsi o diabelskiej nazwie. Razem z portalem Okiem na Horror zapraszamy na... Wiarę Anny Kańtoch. Upalne lato 1986 roku, tuż po katastrofie w Czarnobylu, okolice polskiej niewielkiej letniskowej wsi Rokitnica. Pierwsi turyści, dzieciaki na koloniach i hipisi, którzy przyjechali tutaj, aby protestować przeciw budowie elektrowni jądrowej. I właśnie w takich okolicznościach przyrody, na torach kolejowych, młody proboszcz miejscowej parafii odnajduje trupa młodej dziewczyny. Nikt nie wie, kim jest, skąd się wzięła, a świadków zdarzenia, jak i podejrzanych brak. Rozpoczyna się śledztwo, którym kieruje kapitan Witczak, a poprowadzi go ono przez tajemnicę zarówno Rokitnicy, jak i jej mieszkańców. A do tego wszystkiego tajemnicza przepowiednia, zło nadejdzie od wschodu. Rozpalone do białości słońce, upalne dni wypełnione zawiesistą, duszną niemal atmosferą. Oszołamiający zapach polskiej, rozkwitającej wsi początku lata, skontrastowany ze smrodem potu, gnijącej krwi i zatęchłego alkoholu. I ludzie, którzy kłamią w żywe oczy, obserwują, czają się i ukrywają w tak niedostępnym cieniu. A wokół hulające zło, które znalazło sobie idealne miejsce do hipnotyzowania tych słabych umysłów. To jest, kochani, Wiara Anny Kańtoch, to jest prawdziwy gotyk polskiej wsi i zachwyca jak nigdy dotąd. Wiara Anny Kańtoch to jest mój ulubiony kryminał tego roku, do tej pory. Rewelacyjna powieść, która z jednej strony operuje niby kliszami, ale z drugiej po prostu oczarowuje atmosferą. Bo wiadomo, polska wieś, przeszłość, tajemnice mieszkańców to już było, a jednak... Annie Kańtoch udało się tak pięknie, tak umiejętnie operować z tymi znanymi motywami, że Wiara okazuje się być kryminałem, który zostawia po sobie ślad, o którym po prostu nie sposób zapomnieć. Przypomina mi swoim klimatem prozę Flannery O'Connor, to zło, które rozpanoszyło się w duszach i przycupnęło sobie w cieniu. Niby niedostrzegalne gołym okiem, ale przy bliższym spojrzeniu? Biada. Kochani, jesteście tutaj w bezsenną środę, bo lubicie kryminały, thrillery, horrory, mrok ludzkich dusz i doskonale napisane powieści, a Wiara Anny Kańtoch to jest coś, czego nie chcecie, kochani, przegapić. I to wszystko na dziś. Koniecznie zajrzyjcie jeszcze dzisiaj na portal Okiem na Horror, zajrzyjcie na bloga Wielkiego Buka. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, żeby być na bieżąco. Warto subskrybować kanał zawsze, bo tutaj zawsze się coś dzieje. Nie zapomnijcie też odwiedzać mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!